Witam, to Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj będzie pysznie, szybko i wartościowo, bo robimy pastę z bakłażanów. Taką uniwersalną, która może być tyłem do rozmaitych dodatków, a dzięki temu, że dajemy rozmaite dodatki, za każdym razem możemy uzyskać inną pastę. Pokażę dzisiaj wersję bazową i przykład wykorzystania tej wersji bazowej i przemienienia jej w inną pastę i zobaczycie, że jest naprawdę bardzo proste. No i musicie mi uwierzyć na słowo, że jest to także bardzo smaczne, no chyba, że zechcecie zrobić tę pastę samodzielnie w domu, do czego gorąco zachęcam. Przepis i składniki znajdziecie jak zawsze na www.skutecznie.tv. Zapraszam! Mam tutaj trzy średniej wielkości bakłażany i powiem tak, ja czasami tę pastę robię specjalnie, bo mam na nią ochotę. Wtedy jadę do sklepu, kupuję bakłażany i robię pastę, ale równie często robię ją wtedy, kiedy mam bakłażany no takie na ostatni dzień. Wiem, że już ich nie wykorzystam do dania, nie chciałabym, żeby się zepsuły. Znaczy one są dobre, jędrne, zobaczcie, ale wiem, że ich nie wykorzystam, więc w tym układzie po prostu je piekę, robię z nich pastę. Pastę chowam do słoiczka i w ciągu kilku dni z całą pewnością zniknie, bo jest smakowita. I te bakłażany muszę teraz upiec. Czyli wkładam je po prostu do naczynia żaroodpornego, bez żadnego natłuszczania, bez niczego. Po prostu wkładam do naczynia żaroodpornego i wsuwam do rozgrzanego do 200 stopni Celsjusza piekarnika i piekę tak długo, aż skórka mocno się przypiecze. No podobno ma się niemal zwęglić, a miąższ ma być miękki. Ja nigdy do zwęglenia nie dopuszczam, ale tak około, nie wiem, 50-60 minut piekę te bakłażany. I po tym czasie po prostu wyjmuję z piekarnika i zostawiam, aż ostygną. Jeśli mam czas, to kiedy ostygną, są takie letnie w temperaturze pokojowej, od razu zabieram się za nie i robię pastę. A jeśli nie mam czasu, to czekam, aż całkowicie ostygną, wstawiam do lodówki i pastę robię dopiero następnego dnia. I tu już są takie upieczone bakłażany, zobaczcie, mięciutkie, takie w środku. No po prostu gdybym nacięła skórkę i wycisnęła, to pewnie wyleciałaby pasta. I o to właśnie chodzi. Teraz je nakrawam i usuwam skórę, wyjmując cały bakłażanowy miąższ. Najlepiej do jakiegoś głębokiego naczynia. Dobra, i teraz ten miąższ trzeba posiekać. Można rozgnieść widelcem lub włożyć do blendera i starannie zblendować w zależności od tego, czym dysponujecie lub po prostu na jaką pastę, w sensie na jaką konsystencję pasty macie ochotę. Ja rozgniotę widelcem. Tak to wygląda. Bakłażan na talerzu i teraz dodatki. Najpierw te, które są obowiązkowe zawsze, w sensie idą do tej wersji uniwersalnej. Czosnek, 2-3 ząbki, drobno posiekany lub przeciśnięty przez praskę, 2-3 łyżki dobrej oliwy z oliwek lub oleju takiego tłoczonego na zimno. Bardzo fajnie pasuje tutaj na przykład olej lniany, ale olej dostosujcie do własnych upodobań. To, co lubicie, spokojnie będzie Wam na pewno smakować i w tej paście. Mieszam, sprawdzam smak. I teraz według własnych upodobań i kubków smakowych doprawiam to do smaku solą oraz czarnym, świeżo mielonym pieprzem. Ja niezbyt dużo soli daję, ale pieprzu dość sporo. I to jest moja baza. To samo w sobie jest już naprawdę przepyszne. Można posmarować pieczywo, kanapki, potraktować jako zamiennik humusu, czyli na przykład maczać w tym kawałki surowych warzyw, niczym w takim gęstym dipie. Bardzo, bardzo smaczne to jest, ale można też tą pastę nieco podrasować, dodając do niej rozmaite ulubione składniki. Na przykład świetnie smakuje z pokruszonym serem typu feta lub innym takim twardym, lekko słonym serem. Sprawdzi się też parmezan, cheddar i tak dalej. Ja najbardziej lubię fetę. Można dodać podsmażoną, taką drobno pokrojoną w paski czy w kostkę paprykę. Można dodać pieczarki podsmażone czy ulubione grzyby, na przykład boczniaki podsmażone, też oczywiście pokrojone w drobne kawałki. Siekane orzechy świetnie się tutaj sprawdzą. Ziarna, na przykład słonecznik, pestki dyni i tak dalej. Trochę maku, sezamu, no generalnie to, co Wam pasuje do past, spokojnie można tutaj dodawać. To jest bardzo wdzięczne tło i ten bakłażan przyjmie naprawdę wiele dodatków. I można w ten sposób, raz, że wyczyścić lodówkę, czyli dodać tutaj to, co nam zalega w lodówce, a nie mamy na to szczególnego pomysłu, na przykład pokrojona w drobne kostki wędlina czy warzywa. I to takie praktyczne podejście. Lub dodawać to, co lubimy, co nam sprawia naprawdę dużą przyjemność w jedzeniu, na przykład siekane orzechy, dużo siekanej zieleniny, zresztą siekaną zieleninę typu pietruszka i szczypiory, koperek i tak dalej. Bardzo chętnie tutaj dodaję, więc w zasadzie można powiedzieć, że tę zieleninę dodaję do wersji bazowej, bo ona w każdym wariancie pasty u mnie się pojawia. Dzisiaj bakłażan z fetą i z siekanymi orzechami. Wygląda to tak. Na pieczywie tak.
Jest to naprawdę banalnie prosta, ale smakowita i wartościowa pasta. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeśli jej jeszcze nie znacie, to gorąco zachęcam do wykorzystania przepisu i do podawania własnych wariantów. Jeśli zechcecie, wpisujcie je w komentarzach poniżej, ja z dużą przyjemnością o nich przeczytam. Jeśli zrobicie, to zdjęcia możecie oznaczyć hashtagiem skutecznie.tv. Z przyjemnością na nie zerknę. Po przepisy, składniki i moje propozycje dodatków zapraszam jak zawsze na blog skutecznie.tv. Bezpośredni link jak zawsze wkleję w informacjach pod filmem. Wystarczy tylko kliknąć. No i przypominam o subskrybowaniu kanału, by nie przegapić kolejnych prostych i smakowitych odcinków. Smacznego!